W sprawie śmierci Wojtka dotarłem do nowych informacji. Udało mi się ustalić, że 19 czerwca 2023 były dwa zgłoszenia na ulicy Leśnej 17 w Sędziszowie. Około godziny 11 została wezwana karetka pogotowia do bólu brzucha u mężczyzny wiek 40+, znajdującego się na ulicy. Karetkę wezwała mama Dryblasa. Karetka na miejsce dojechała bardzo szybko, w mniej niż 5 minut i udzielała pomocy przez około 45 minut. Wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, żeby pacjentem w tym przypadku był nikt inny niż major. Wiek się zgadza, objawy bólu brzucha się zgadzają, osoba wzywająca również się zgadza. Następnie drugie wezwanie karetki pogotowia o godzinie 18.36 już było niestety zgoła inne. Do kolegi syna, wiek 40+, leży, brak rozpoznania, niewyczuwalny puls. Zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża w 20 minut. Tym razem już się tak nie śpieszyli, bo jechali do Denata. Po zapoznaniu się ze zastaną sytuacją, zespół po prostu poprosił o przyjazd policji, stwierdzając zgon pacjenta. Zespół ratownictwa medycznego spędza na miejscu jeszcze 40 minut, tam w domu w Sędziszowie, w okolicy, na posesji, a policja swoją pracę zakończy dopiero o 22.55. Dlaczego karetka nie zabrała Wojtka o godzinie 11 do szpitala? Może major nie chciał jechać do szpitala, a może medycy się pomylili i zbagatelizowali objawy. Co ważne, w obu zgłoszeniach nie ma nic o wymiotach czarnych oraz o alkoholu. Porównajmy to z przebiegiem wydarzeń według tego, co Dryblas powiedział Piotrowi Wawa w rozmowie telefonicznej. Według tego Dryblas tego dnia spał sobie do godziny 18, obudził się, poszedł do Suchego i stwierdził, że major nie żyje. Leży zażygany na czarno, obok niego znajdują się 4 butelki po alkoholu. Przyjechała policja, prokuratura, zakład pogrzebowy i po 22 wywieziono Wojtka do kostnicy. Kilka chwil później miała się odbywać rozmowa z Piotrem Wawa, w której Dryblas zadeklarował, że idzie spać, więc nie chce się z nim spotkać. Jako okoliczności dodatkowe Dryblas napomknął, że Szyjor miał cały organizm skorowany dużo wcześniej już, ale nie wiemy, na jakiej podstawie to stwierdza, ani kiedy się o tym dowiedział. W innym zdaniu stwierdza, że wcześniej Szyjor nie skarżył się na żadne bóle, tylko wcześniej też na czarno żygał. Wcześniejsza interwencja, jaka była na Leśnej, była 13 czerwca o 2 w nocy, zakłócenie porządku publicznego. Zgłaszający znalazł transmisję na portalu YouTube na żywo, tak zwany patostreaming, transmituje to Wojtek z Bombasu. Zgłaszający widział, że są 4 osoby, w tym jedna nieprzytomna. Była wcześniej bita pałką. Pani prokurator miała stwierdzić, że czarne wymioty mają być niezbitą oznaką, że w organizmie nie było już niczego zdrowego. Policja natomiast miała mu zakazać rozgłosu sprawy i Dryblas stwierdził, że internet dowiedział się przez to, że sąsiedzi, widząc karetkę i karawan, no domyślili się i zaczęli pisać w internecie. Kontrowersje. Zespół ratownictwa medycznego, który przyjechał o 18.36 na miejsce, za staną sytuację ocenił na sprawę dla policji, która to zawiadomiła panią prokurator, która również stawiła się na miejscu tego samego dnia i to dosyć szybko. Dlaczego zespół karetki wezwał policję? Ja się nie znam. Może to zwykła procedura przy takim zgonie, a może zobaczyli coś, co ich zaniepokoiło lub stwierdzili, że istnieją możliwości ingerencji osób trzecich i dlatego należy sytuację wyjaśnić. Nie znam się, nie wiem. Dryblas nie mówił, że jego mama znalazła Suchego zmarłego. Jeśli założymy, że mówił prawdę o tym, iż spał do godziny 18, mógł również nie wiedzieć, że wcześniej około 11 była karetka. Z jednej strony Dryblas, odmawiając spotkania z Piotrem,
tłumacząc, że idzie spać, bardzo silnie ściągnął na siebie podejrzenia, że ma coś na sumieniu. Z drugiej strony mógł bać się, gdyż policja zakazała mu dawania w sprawie rozgłosu, lub po prostu mógł być zszargany psychicznie i nie miał ochoty po prostu rozmawiać z kimś z internetu na temat tego, co się wydarzyło u niego w domu przed chwilą, prawda? Jak tragedia trafiła do widzów, zanim Dryblas potwierdził śmierć w rozmowie z Piotrem? Skoro według jego wersji sprawa wydała się przez sąsiadów, którzy widzieli różne służby podjeżdżające pod dom, to skąd ci mieliby wiedzieć, że służby przyjechały akurat po majora, a nie innego domownika z Leśnej? Tak samo jak od początku nie wierzyłem, że nic przed 18 się nie działo i nagle znaleziono denata, tak samo trudno mi uwierzyć, że z Leśnej informacja nie poszła wcześniej, że nie wypłynęła jakaś informacja o złym stanie zdrowia czy cokolwiek, i myślę, że zapewne jeszcze na dniach finalnie to się rozwiąże. Zobaczymy. No ale załóżmy, że zalecenie od policji trzymania mordy w kubeł faktycznie zostało wymuszone na Dryblasie i on faktycznie to egzekwowałby dalej. To co? Nagle zniknęłyby codzienne lajty, filmy na kanale. No i co dalej? Jak długo można by ukrywać śmierć Suchodolskiego w momencie, gdy na wszystkich jego kanałach nie byłoby nic nowego? No wydaje mi się, że policja pewnie w jakiś sposób poprosiła, żeby nie robić wielkiej afery. Trochę inaczej zinterpretował tą ich prośbę Dryblas, albo faktycznie, że trafił się jakiś policjant, który też mało myśląc o tym, nakazał trzymanie mordy w kubeł na krótko i tyle. Zapowiedziano sekcję zwłok, która nadaje się pewnie świetnie do ujawnienia jakiegoś otrucia, pobicia czy zabójstwa, w co w tym przypadku po prostu bardzo wątpię. Wcześniej, zanim otrzymałem te informacje, które wam dzisiaj przekazałem, przypuszczałem, że mogło dojść do mniej spektakularnych rzeczy, które chcąc nie chcąc zaważyły na życiu Suchego. Na przykład właśnie, nie wiem, nieudzielenie pomocy. Ale w zasadzie, szczerze powiedziawszy, obecnie jestem trochę bardziej zmieszany i trochę mniej skłonny do wierzenia w taki obrót spraw. Na koniec kilka pytań, które warto sobie zadać. Czy na śmierć Wojtka wpływ miała częstotliwość picia w Sędziszowie? Czy Wojtkowi wlewano na siłę do gardła, czy sam chętnie pił? Czy Suchy miał wystarczającą władzę nad samym sobą, aby odmówić? Czy Dryblas miał przewagę intelektualną nad majorem, którą wykorzystywał przeciwko niemu? Czy gdyby major był na szkolnej, to również by odszedł tego samego dnia z tego samego powodu? Czy pobyt w Sędziszowie dla majora był dobry? Czy pobyt majora gdziekolwiek był dla niego dobry?